Znajduje się nad piękną i malowniczą Regą. No i niestety, jak zwykle w Trzebiatowie trafiłem na kłusownictwo. Jedyne co mogłem zrobić, to pogonić gościa. Więcej nic się nie udało zrobić. Wezwana policja oczywiście nie zdążyła przyjechać na miejsce. Widziałem, jak gościu po drugiej stronie opuszczał ten teren. Opuszczał ten teren, a gdzie ja się znajduję? No właśnie, znajduję się na miejscu bardzo znanym w Trzebiatowie. Jest to nic innego jak spiętrzenie wody i elektrownia. A tutaj miejscowi pseudo-wędkarze przychodzą i stają na przepławce i pod przepławką, jak to o tej porze roku, gromadzą się ryby, które chcą wędrować w górę rzeki. No i niestety jest to im skutecznie uniemożliwiane. No nic, za chwilę się schowam. Zacznie robić się ciemno. Zapewne amatorzy tego łatwo zdobywalnego mięsa pojawią się tu jeszcze dzisiaj. Jeżeli się pojawią, spróbujemy coś z tym fantem zrobić. Za chwilę ma dołączyć do mnie kolega. Będzie nas dwóch. No to jest pomorska patologia. Po prostu dzieje się tak od wieków. Ludzie, którzy mają ochotę coś z tym zrobić, brakuje nieraz nam czasu, siły i energii do tego, żeby wyplenić całe to towarzystwo. Jak trochę słońce opadnie, przestanie świecić, to może uda mi się pokazać, jak tu faktycznie te ryby są aktywne. Na razie.